Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem Sparci i Gotowi, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaraz zacznie się rywalizacja w ramach Division Rivals. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Son. Uwaga, prostopadłe zagranie. Cudownie teraz Van der Sar. Dogrywa piłkę w pole karne. To nie było takie oczywiste. Duża presja. Udało się wyłapać tę wrzutkę. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. W bramce stanie Edwin van der Sar. Na obronie Emerick Laporte wystąpi obok Presnela Kimpembe. Dalej Patrick Vieira oraz Marquisio. W ataku zaś zobaczymy Antonio Di Natale, współpracującego z Erlingiem Haalandem. Wspaniała rzecz, Jacku. Dzisiaj na naszych oczach dzieje się klubowa historia. Pisały o tym wszystkie gazety. Ten gracz obchodzi jubileusz. 250 raz wybiegnie na boisko w barwach swojego klubu. Przywiązanie do barw klubowych, lojalność to coraz rzadsze cechy. A tu proszę, zdarzają się jeszcze piłkarze, dla których ma to znaczenie. Brawo i życzymy udanego występu. Dobra teraz interwencja. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. No nie, nie, tak nie można. To nawet nie były okolice bramki. Strzał wyłącznie do statystyk. Hugo Sanchez. Ależ teraz okazja bramkowa. Ale nie, słupek. Dobrze to uderzył i naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów różnicy i zamiast w obramowanie trafiłby do siatki. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Mocne, czyste wejście. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Ależ to wyjął Van der Sar. Son teraz z piłką. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. I teraz centra w szesnastkę. Hugo Sanchez. Mo Salah. Sanchez. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Son teraz z piłką. To nie było dobre zagranie. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Erling Haaland. Vieira. Mają okazję na prowadzenie. Ciągle pachnie bramką. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Prowadzą zatem 1-0. Emerick Laporte. Son przy piłce. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Ma wsparcie, by to rozegrać. Do Traoré.
Hugo Sanchez. Ratchet Trojans cisną rywala. Podchodzą pod szesnastkę. Uwaga, za chwilę może być remis. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Mamy wynik remisowy. 1-1. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. No, jeśli spalony, to minimalny. I teraz Gattuso. Teraz Hugo Sanchez. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Jest blok. Akcja przerwana. Son teraz z piłką. I mamy stratę. Di Natale. Antonio Di Natale. Nie ma gola. Broni Alisson. Son. Podarowana teraz piłka. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Usiłuje strzelać. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Seko Fofana. Znakomite zagranie na dobieg. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Spokojnie, Alisson w tej sytuacji. I teraz Gattuso. Nierozważne zagranie. Strata. Uwaga, czy strzeli? I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Mamy teraz wynik 2-1. John Stones. Teraz Haaland. I teraz Gattuso. I oto z piłką Neymar. Szansa teraz na wyrównanie. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Laporte nie popisał. Mają okazję, by prowadzić. Bramkarz spokojnie to wyłapuje. Nie było żadnego zagrożenia. I teraz dobra okazja do kontry. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Jest za linią obrony. Uwaga!
Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. I teraz Gattuso. Piłka trafia do Haalanda i spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Dośrodkowuje na dalszy słupek. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki i ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Teraz wspaniała okazja! Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić gola, to to zrobi. I już, brawo. Na tablicy wyników mamy 3-2. Może teraz wyrównać. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Stones. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Teraz budują atak pozycyjnie w okolicy pola karnego. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Teraz Neymar. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Nadal mamy remis, a nie po to przyszli tu kibice. Zachęcają teraz do natarcia. Chcą zobaczyć zwycięskiego gola w końcowych frakcjach. Spójrz, to może być bramka. I gol! A przecież to nie miało prawa wpaść. Takich błędów w bramce nie można popełniać. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Piłka trafia do Haalanda. Uwaga, ma szansę. Świetnie teraz to zablokował. To może być groźne. Będzie kontra. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc, ale zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Dobra teraz interwencja. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Gennaro Gattuso. I piłka pod nogami Salaha. Może podgrzewać rywali. Gol, proszę Państwa. Właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej,